Raków lepszy od Pogoni w meczu na szczycie. Gettinger bezpośrednio z rzutu rożnego. Wisła Kraków wciąż w strefie spadkowej i Filip Starzyński show. Krzysztof Sendecki, zapraszam na top momenty 31. kolejki Ekstraklasy. Zaczynamy od dwóch meczów granych awansem. W spotkaniu na szczycie Pogoń Szczecin podejmuje Raków Częstochowa. Jest 1-1, gdy piłkę przejmuje Iwi Lopez. Iwi ogrywa Benedikta Cecha i nie daje szans Dante Stipicy. Piękna akcja i piękny gol. Iwi Lopez ma już 18 bramek na koncie i jest liderem najlepszych strzelców Ekstraklasy. A Raków wygrywa i usadawia się na pierwszym miejscu w tabeli. Drugi jest Lech Poznań, który ma tyle samo punktów co drużyna trenera Marka Papszuna po tym, jak Kolejorz bez problemów rozbija Górnik Łęczna 3-0. W top momentach bramka João Amarala otwierająca wynik tego spotkania już w czwartej minucie. Aż 5 goli zobaczyli kibice w Grodzisku Wielkopolskim. Warta Poznań gra z walczącym o czwartą pozycję Piastem Gliwice i Alberto Toril dobija strzał Michała Chrapka, dając drużynie Waldemara Fornalika prowadzenie 2-1. To 6 gol Hiszpana, na którego musiał długo czekać. Do bramki rywali nie trafił od pamiętnego hat-tricka z Legią w 12 kolejce. Kończy się wygraną gości 3-2 dla Gliwiczan. To już czwarte zwycięstwo z rzędu. Przenosimy się do Lubina, gdzie broniące się przed spadkiem Zagłębie przegrywa z Lechią Gdańsk już 0-2, gdy do pracy bierze się Filip Starzyński. Najpierw asysta, a potem to trafienie. Miedziowi w drugiej połowie doprowadzają do remisu 2-2. W Mielcu piłkę w narożniku ustawia wychowanek klubu Christian Gettinger. Gettinger bezpośrednio z rzutu rożnego i gospodarze obejmują prowadzenie w starciu z Legią Warszawa. Po 90 minutach Stal cieszy się ze zwycięstwa 2-1. Ekipa z Mielca od powrotu do Ekstraklasy nie przegrała z Legią żadnego meczu, a w całej historii wygrała z wciąż aktualnym mistrzem Polski już po raz 19. Stal wyprzedza Legię w tabeli. W gorszej sytuacji od Stali i Legii są Jagiellonia i Śląsk Wrocław. W Białymstoku to gospodarze są zdecydowanie lepsi w pierwszej połowie. Wreszcie tuż po przerwie Mark Gual korzysta z asysty Karioki i daje Jadze prowadzenie. To już trzeci gol Hiszpana w jego 5. występie w Ekstraklasie. Jaga nie dowozi jednak zwycięstwa, kończy się podziałem punktów. W bardzo skomplikowanej sytuacji wciąż jest Brukbet Termalika Nieciecza. Przedostatnia drużyna w tabeli odnosi jednak drugie zwycięstwo z rzędu. Tym razem po golu Tomasza Poznara pokonuje Wisłę Płock. Do utrzymania w lidze coraz krótsza droga. Zespół z Niecieczy dogonił już w tabeli Wisłę Kraków, która marnuje kolejną okazję, by wydostać się ze strefy spadkowej. W derbach Krakowa remisuje z Krakowią 0-0. Pasy mogą ten mecz wygrać, ale genialnie dwa razy w jednej akcji interweniuje bramkarz Białej Gwiazdy Paweł Kieszek, broniąc strzał Jewkena Konopnianki i dobitkę Jakuba Myszora. Bezbramkowy remis także w Zabrzu, gdzie Górnik podejmuje Radomiaka Radom już z nowym trenerem Mariuszem Lewandowskim. Gospodarze bardzo dobrze rozpoczynają to spotkanie, ale Mateusz Cholewiak przegrywa pojedynek sam na sam z Filipem Majchrowiczem. W tabeli na czele Raków tyle samo punktów ma drugi Lech, trzecia jest Pogoń. Ciekawa powinna być też walka o czwartą pozycję dającą europejskie puchary pomiędzy Lechią a Piastem. W strefie spadkowej ciągle Wisła Kraków, tyle samo punktów ma już Brukbet Termalika, ostatni Górnik Łęczna. Ale tuż nad strefą spadkową Zagłębie Śląsk i Jagiellonia w miarę bezpieczni są piłkarze Legii i Stali. 32. kolejka rozpoczyna się już w najbliższy piątek od meczu Radomiaka z Zagłębiem, potem Legia Górnik. W sobotę o utrzymanie grają Wisła Kraków z Jagiellonią, a w niedzielę korespondencyjny bój o mistrzostwo Raków podejmuje Krakowie. Lecha czeka trudny wyjazd do Gliwic. W poniedziałek ostatnia z przedostatnią drużyną w tabeli Górnik Łęczna, Brukbet Termalika. Skróty meczów z komentarzem tylko na Ekstraklasa TV. Pobierz aplikację i bądź na bieżąco.